partię ćwiczeń wzmacniających i modelujących nasze nogi. Rozpoczynamy w pozycji leżącej, pozycja leżąca na plecach, nogi przyciągnięte do siebie, na szerokość bioder. Ręce wzdłuż ciała. Będziemy uniesiemy jedną nóżkę, wyprostujemy i będziemy opuszczali ją do wysokości połowy łydki i noga wraca z powrotem do pozycji wyjściowej. Kolano w tym momencie, kolana są na jednym poziomie. Stopa obciągnięta, noga zmobilizowana, a mięśnie brzucha spięte. Wdech. Z wydechem opuszczamy nóżkę, nie przyspieszając. Z wdechem wracamy. Wydech. Teraz wykonujemy ruch do wewnątrz, jakbyśmy chcieli przesunąć
zaczyna z pozycji skrzyżowania, założenia nogi na nogę, przesuwamy i wracamy do pozycji równoległej nóg, czyli jest odstęp między nogami. Stopa, noga cały czas zmobilizowana, stopa odciągnięta. Wdech. Przy ruchu do środka, wdech, wracamy, wydech, wracamy z wdechem. I ruch jest dynamiczny. Opuszczamy. Druga noga to samo. Unosimy, mobilizujemy nogę, obciągamy stopę. Przyciągnąć jeszcze bliżej. Wdech, z wydechem praca.
przewodniczącą. Kontrolujemy pozycję bioder. Dociskamy tułów do ręki. Nóżka w górę, mobilizujemy. Ostatni raz. Jak widać było, nie jest to łatwe ćwiczenie, choć wygląda niewinnie. Siadamy, łączymy stopy, prostujemy kręgosłup, kolana kierujemy na zewnątrz, plecy wyprostowane i z wydechem rolujemy się w kierunku głowa, w kierunku stóp. Pozostajemy w tej pozycji, oddychamy i krąg po kręgu od dołu do góry prostujemy plecy. Od dołu rolujemy głowa. Na samym końcu kieruje się w kierunku stóp. Pozostajemy w tej pozycji i wracamy w kolejności odwrotnej. Kończymy dzisiejszą część zajęć.